Opozycja mówi, że to wszystko się zmieni, gdy ona dojdzie do władzy. Powraca znowu koncepcja jednej wspólnej listy opozycji od Platformy przez PSL do Lewicy. Czy pan sobie wyobraża taki scenariusz? Czy pan sobie wyobraża na jednej liście Władysława Kosiniaka-Kamysza i na przykład no, kogoś takiego jak Robert Biedroń? Wyobrażam, wie pani, w prawie wyobraźni nie mam kłopotów. Dobrze, natomiast, to ma sens. Natomiast ja myślę, że takim istotnym impulsem dla tworzenia tej wspólnej listy lub nie będą wybory węgierskie, one bodajże są w kwietniu. Na Węgrzech zdarzyła się rzecz jeszcze bardziej dziwna, ponieważ na wspólnych listach będą ludzie od lewicy poczynając po Jobbik, czyli partię, którą dałoby się porównać do naszej Konfederacji, a może jeszcze bardziej skrajna. Więc jeżeli okaże się, że ta koncepcja wspólnej listy, czyli zagryzienia warg i uznania, że trzeba to zrobić, żeby pokonać Orbana i odnowić ten kraj, powiedzie się, to myślę, że to będzie poważny argument, poważny impuls, żeby w Polsce też się stało. Natomiast jeżeli ograniczymy ten program wspólnej listy do kilku zasadniczych kwestii, czyli jak wygrać wybory, jak sprzątnąć po PiS-ie, jak odnowić czy odbudować te niszczone instytucje demokratyczne, jak wzmocnić polską pozycję w Unii Europejskiej, jak przeprowadzić dobry program gospodarczy, który no, będzie walczył z inflacją. Ja myślę, kilka tego typu kwestii powinno być wystarczającym programem, żeby taką współpracę nawiązać, ale czy ona będzie możliwa, no to będziemy patrzeć, jak sądzę, w ciągu najbliższych miesięcy. Ona jest niewykluczona, jest trudna, ale niewykluczona. Czy Szwajcarzy również odczuwają drożyznę, to tak przy okazji tego miejsca, w którym, pięknego miejsca, w którym pan jest? Najbardziej odczuwają tutaj drożyznę wszyscy turyści przyjeżdżający, ponieważ kurs franka szwajcarskiego jest niezwykle wysoki. Wiem, bo mam kredyt we frankach. No więc wie pani, to jest coś niebywałego. No, to jest 8-milionowy kraj, który ma jedną z najważniejszych walut światowych. No, to jest zupełnie niezwykłe. I ci wszyscy turyści to niewątpliwie odczuwają, natomiast tutaj inflacja nie jest problemem. Tu ceny mniej więcej utrzymują się w takich ramach, że tak powiem, racjonalnych, choć oczywiście no, ceny energii, szczególnie benzyny, ropy wzrastają, natomiast co też ważne, Szwajcarzy mają jedno z najtańszych energii na świecie, dlatego że oni oparli swój system energetyczny na elektrowni atomowej i na hydroelektrowniach, których mają całe mnóstwo ze względu na góry. Więc tutaj rachunki za energię płaci się bardzo, bardzo przyjemne, że tak powiem, bardzo niewielkie. No i to też jest jedna z kolejnych przewag Szwajcarii, że ta burza energetyczna, czy cen w energii, która przechodzi przez Europę, ich dotyka w najmniejszym stopniu.